Test. Ha, wiecie co? Dobrze napisali to ludzie. Ja mogę wam powiedzieć. To z Twitcha woda. Wyłączyłem po prostu Twitch VOD. To ich wina. To było. Twitch VOD. Dobrze tu napisali. Kurde, dziękuję bardzo. Kto tam... Kita, bardzo dziękuję ogólnie za to, że wrzuciłeś tego Reddita. Wrzuciłeś, przepraszam, wrzuciłaś. Tak, tutaj to co napisali, to wyłączyli właśnie ten VOD track i im to pomogło. No, więc bardzo dziękuję. Yeah. Kurde, widzicie. I dlatego ja ogólnie wolę załatwiać problemy na streamie, tak jak zawsze, kurde, mam jakieś problemy, to ja wolę to wszystko robić na streamie, bo jednak, wiecie, to sporo ludzi, nie, siedzi i... Więc mimo wszystko... Ktoś zawsze pomoże. Widzowie, dobra, naprawione. Dziękuję. Możecie powiedzieć rybie. Dobra, to widzicie, tu poprzełączaliśmy wszystko. Mam nadzieję, że nic nie popsuło. Dobra, widzę, możemy odpalić kamerkę w takim razie. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie, bo nas was tu potrzeba. Teraz kamerka idzie. Czekajcie, bo teraz odłączyłem wcześniej kamerkę i trzeba ją włączyć i aktywować. No i po problemach, no i po problemach, problemy, problemy rozwiązane. Kurde, ale trochę nam to zajęło, nie? Prawdę powiedziawszy, te rozwiązanie tego problemu, to nie było tak, kurczę, to nie było takie szybkie, jakby się wydawało. Przywitam widza, przywitam. Dobra, witamy widzów teraz, kurde, bo zapomniałem. Natiszu, witam serdecznie. Oltoziom, witam również. Kamilzero, witam serdecznie. Ryski, witam. Krzesio, witam. Fronci, witam. Gołąbek, witam. Aleksia, witam serdecznie. Tibon, dzień dobry. Blackwool, witam. Oj, Kuba, witam również. Rocio, Garcia, siemanko, witam serdecznie. Witam, witam, Gienek. Marys, witam, Jebik, witam, Kuba, witam, siema, Satwo, witam serdecznie, Dawid, witam Ciebie, Rojowski, witam, pozdrawiam, witam serdecznie, cześć Rojowski, Sushi, witam, Dayman, witam serdecznie, Dorian Wuda, witam, Mikot, Misktewa, witam serdecznie, witam, Madek, witam, dzień dobry. To, co to ten... Zaraz magicznie to ogarniam. Cześć widzowie, cześć. Kurde, no przydałoby się sprawdzić, tam ktoś pisał szoty, no. A mamy jakieś szoty do obejrzenia z wczoraj? Mamy jakieś szoty, coś się działo, kurde. Bo wiem, że tam się akcja jakaś działa z Erwinem, tylko że ja tam późno wszedłem. Późno wszedłem na tą akcję, nie? W czym był problem? Trzeba było wyłączyć wody Twitcha, które są odprowadzane w Streamlabsie. Trzeba było odciąć ich serwer, bo coś się tam popsuło. No i co, mamy mecze do obejrzenia, nie? Kurde, mamy meczyki do obejrzenia. Więc wydaje mi się, że też... No to możecie wrzucać szoty już, to będę tu je kumulował. To je tutaj zapiszę. Więc możecie tutaj, możecie je wrzucać. Bo ogólnie klipy, jak wrzucacie klipy na czat, to was nie timeoutuje, więc śmiało. Dajcie też szociki, jakie macie tam. I tak to jest właśnie. Tak to jest, widzowie, no. Porobiło się porobiło, co zrobić. Ale widzicie, razem doszliśmy do tego, gdzie był problem. No pewnie tak, Garcia, ale długo im to zajęło, bo to ogólnie to wczoraj od 23 chyba wynikła taka sytuacja. No to powiem ci, że trochę długo, nie? Jakby nie patrzeć, tutaj 11 godzin przeszło, oni tego nie naprawili albo nie dali żadnej informacji, nie? To wiesz, to takie kurde... Ojejku, ale głośno miałem. Już widzę, już.
myślałem, że znowu. Dum, dum, dum. Już tu kumuluję tutaj wszystko. Dobra, mam nadzieję, że nie jest to samo. Chodźcie, widzowie. Kurde, że już wszystko działa, wiesz, kurde. A co on ma taki... Proszę pana, zachorowanie na raka jest 15%. Dlaczego pan nie ma raka? No ma pan farta, maskę. No! A proszę pana, słyszał pan o czymś takim, że na przykład koronawirus nie działa na koty? Odcinek 99,5 nie działa na psy. No, tak, jak oni się przebrali. Tutaj są sprowadzeni. Ale oni się przebrali. Trochę głośniej te szoty już daj. Ty, ale zobaczcie, jak oni się przebrali śmiesznie. Proszę pana, zakończymy to tutaj. 99,5, 88, 80. Fajne te ubrania wynaleźli sobie. Co tam baleniasz? 40 tysięcy? To tyle praktycznie co za napad. Lepiej niż za napad. Co za legitymacja. Ja tutaj sprawdzić wszystkie podłogi. Ależ oczywiście, oczywiście. Już sprawdzam, sprawdzam. Chwila, bo to był tamten ruch. To może... to przy kaloryferach. Ale te... Los Santos City ID Card. Pozwolenie na broń. A on ma pozwolenie na broń. Aha, nie, bo to jest jakiś Peter. Aha, dobra, dobra, bo myślałem, że to... Wiem, wiem, dobra, to fake, dobra, dobra. Już wiem, no. Znowu pana porwali. Nie, nie, żyje, 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 wszystko dobrze. O kurwa! Jest taki... A to to co się stało? To, to... O mój Boże, zadzwonię do pana! Dobra. Januszek! Przypomnij sobie o Bogu w sercu! Ja jestem na miejscu! Januszek! Zaśpiewaj to, co trzeba! Ciekawe, od czego tak się dzieje. Ciekawe, od czego tak się dzieje, bo to już nie raz tak się dzieje. Bo to jest tak, że w pewnym momencie ci coś się psuje i kurde, nawet nie wiadomo. Widzowie, to długo już, nie? Lampy są zbugowane? Od animacji boksa? A, jak zbugowane propy są. Dobra, dobra, czaję. Czyli wiadomo, kto nosił kolejne. Nie no, jak już się przygotowali się, to czemu mieliby robić problemy? To też lipa, jakby, wiecie, nagle. Właśnie ktoś robił problem, jak się ktoś tak przygotował. Więc spoko, spoko. Spoko, Squizek, spoko. Mówiliście, że mega jakieś szoty, tak, dodą? Czekajcie, zaraz poszukamy. A nie dodają już tam na tym, na ten kanał? A Matias nie dodaje też szotów przypadkiem? Matias też chyba dodaje, co? Kurde, to dosyć stare są te szoty. Dosyć dwa dni temu. No tu jedna Matias w sumie. Matias w sumie jedne dodał, więc. Można spróbować. Dawaj meczyki? No zaraz, zaraz. Po tych shotach obejrzymy Matiasa i możemy obejrzeć meczyki. Bo jestem ciekaw, kurde, meczyków. Czekajcie. Chodźcie. Czekamy samochód, bo tu jedna osoba u nas w tym. Widzicie? Delikatnie starcie chyba. No i let's go. Pyk. Pyk. No i jakby nie to auto, które stało obok, to jeszcze raz. No, czyli dobra, trzeba jeszcze raz. Jeszcze raz, panie szeryfie. I tak, a tak musnąć by tak. Czemu mega? Lepiej się ogląda? No i teraz to już do trzech razy sztuka. Prawie, tak. Prawie. Jeszcze raz. A czemu mega lepiej? A może no, z całej epy by się tak rozpędzić? I pyk! To no! To my musimy być twardsi. Może wygra. Wysiadasz. Podajcie się, pan! Baba. Gadem. Bierz go, bierz go, bierz go. Co to za akcja była? Zawika.
Nie, nie, nie poszukiłem. MS trafił dwóch! Wysiadacie, wysiadasz. Poddajesz się. Okej. I spadli wszyscy. Dobra, auta. Szybko poszło. Auta szybko. Hej, w sumie dobry pomysł. Jadę dalej tam. Co ty gadasz? No sobie ci mówię. To 150 dalej tam jechała. To jest chyba jakiś... Jedziecie na mount, próbujecie, żeby wsiadali, nie wycofują się, uderzają. Czekaj, patrz na to. Dobra, jedźmy po ten szpital. Maja. Ej, co wy robicie? Nie twoja sprawa, lala. O ty gnoju. Nie twoja sprawa, lala. To baba. Co jest? Nie! Przepraszam. O nie, ja z... Ale... Przepraszam, ale pani wjechała tu z pasa na stop pas od razu. Odpalasz się goniłam, przepraszam. Nic się nie dzieje, no i nie, bo to pani guz jest uszkodzony. Ej, trzeba karnet wykupić. Zgrzyt stary. Przepraszam panią. Nie ma sprawy. Ja przepraszam. A to potem było. GMC podjeżdża. Co to za serwery są dziwne? Podaj się, wysiadaj. Prawa, lewa. Nie. Robota złota, tylko dzień za krótki. Ale ja muszę przedłużyć ród Lannisterów i będzie 6 dziejów i 2 dziejki, to już jest postanowione. Wuja, z tobą się rozmówię jutro na spokojnie. Na wakacjach czy na banie? Bo nie wiem, czy... Tak. Atlantis to jest. To takie powiedzenie z Chicago, a co? To znaczy, że... Skoczyłem do wody. Z Chicago? Ale mogłabyś powiedzieć, że... O, wysperpę. Wow, Józef, nie wiedziałem, że tak dobrze. Bo tam jak tam dolecimy teraz o tej porze, to tam będzie tak pięknie w tym miejscu. Powiem mu to, ale później w łóżku. Wow, Joseph, ale dobrze latasz, mógłbyś mnie tak przelecieć. Wow. Czy coś, taki... Co? Komplement. Co? Coś grubiej, nie? Ja zatykam uszy. Co, proszę? Co? Gdzie nie lecą? Wymioty. Zawroty głowy, proszę przyjść. Proszę mi powiedzieć, stolec był? Co był? Stolec. Jaki stolec? Jaki stolec? Do jedzenia taki? To ciasto takie stolecowe? Arkają, priko. Stolec to kupa. Nie, to do jedzenia nie, to nie było, tak było. Dobra, dlaczego takie pytania są? Idziemy z tym. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Widzenia. U ciebie też był stolec? Nie. Uspokój się, powiedziałem. Uspokój się już! Widzisz? Prawie po mordzie dostałeś. Nie! No, nie! Uderzy mnie. I co? I co zaczynasz? Kurwa. I co zaczynasz? Dia to jest. Jesteś... Dorek! A ty to co z tym nożem, to co chciałeś zrobić? Przecież ci nie chciałem nic zrobić. Tak, ostatnio też tak myślałem. Wiesz co zrobiłeś? Pod krzakami mieć gnąłeś. Zobaczysz pytona? Co? Tu jest pyton. No, w lewo. Stary shot zło. Możesz uwaga! Mieć. Nie, tak, nie ma nowej nie chyba. Jezus! To już wzięliśmy. Powinien być jakiś shotter, co jest taki na bieżąco. Z aktywnością. Łapaj go! Wyłeś samochodu! Kurwa, wujaszek. No, ale co to, na szpital mam nie przyjechać? Pocięta, nie? Żeby nie przygnęć. Ale uciekłem. Masz, jest może silny albo Jerry? Do jakiego rafona? Kuba. Jakbym dostał w opone, to bym stracił trakcję i to tak ostro. Tu się pękał pana w tej GTA, to... Wydaje mi się, że wtyka. Co to? A nie, to też jest ten. O, to jest też Space City. Patrzcie. Yo, małpa! O, chyba ci pojechał. Dobra, odpuść.
się. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Chwil, proszę, trzy. Ja sam dostałam komunity. O Jezu! Matko Święta, przepraszam. Przepraszam. Ej, czekajcie, bo mówicie, że Five City. O jest, ale oni wrzucają na przykład na bieżąco? Chyba tak. Co słychać, jak dzień? Dzień dobry. Dobrze. Witam się, dzień dobry. Dom państwo na chodnik, proszę, bo tutaj... Siemano! Masz... Jezus. Wysiada pan z radiowozu, albo pana wyciągnę. Dzień dobry. Jadę do kryminału. Jadę do kryminału. No właśnie o tym mówię, do cholery jasnej. Dobra, wysiadasz. Wysiadaj, panie radny. Już! Burwic, jebany. Zrobię coś, co ci nie spodoba, ale to dla twojego dobra. Co chcesz zrobić? Ja, to dla twojego dobra. Nie! Nie! Ja, tak. Nie! Nabierz powietrza! No nie rób tego! Nabierz nie powietrza rób tego! Na twojego dobra! Nie! Ty jesteś... Obraził się Dia na tę akcję. Tak musiało być. No, rozumiem, rozumiem. Tak musiało być. Ojej, pastor! Cześć, Szyszko, co tam? Jak u ciebie, bo czytałam Twittera, wszystko dobrze? Wszystko okej, okay. Oro na oponentach. Mam spalić komendę? No oczywiście, że tak. Oczywiście, a ja to serio zrobię. Nie, ale nie dzisiaj. Jeszcze ma domek. Nie googlujcie. Powstańmy. Chyba nie z wczoraj. Chyba z przedwczoraj. Chyba na domek, siemanko, siemanko. Akurat na domek przyszedłeś na mecze, co? Zaraz. Obejrzymy. Wstawaj. Palce na niewierną. A to nikt nie tam? Nie ma. No, widzą państwo, jakie mamy moce. W imię Ojca i Syna i Duchów naszych. Amen. Cało dobowy sklep monopolowy. Ładnie? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Fajne. A kto mówi? Jak kurwa kto mówi? Kto to mówi? Janusz mówi. Odda pan telefon, odda pan telefon. Odda nie, telefon. Ja nie będę 2 na 1, ja nie będę 2 na 1. Dzwonię po świadka. Odda pan telefon, odda pan. Dzwonię po świadka, nie oddam, 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 nie oddam. Odda pan telefon. Nie oddam, nie oddam, nie oddam, nie oddam, nie oddam. No czemu nikt ode mnie nie odbiera? Ła, no nie, no nie mogę być 2 na 1, co to w ogóle? Od kiedy świadek jest na ty z panem? Że pan powie, przyjedź na komendę, co to kurde, jak sobie pan nie radzi, to 2 na 1 nagle jesteśmy? Dobrze, 2 na 2, ła, no serio, zaj... Propok! O, wiecie co? Zostałem zaproszony na bycie związanym do stołu. Ta, ale kozackie nie był pastor związany, tylko przykuta jedna ręka. Wiecie do co, panowie? Stołu. Związanie, ta, a przykucie. Ta rozmowa o cywilizowanej rozmowy do dziczy. Pali się! O, no. O. Pali się, szmato. O. Nie do sama ciebie, Ewa. Pana. Sama się zapaliła, to ja ją zapaliłem. Za blisko jesteśmy, za blisko, za blisko. Za blisko, aura płomienia stoi. Jest szarlotka. Nie no, wytłumaczcie mi co. O, nie wiem, jakieś te, które są teraz, te, które nie używają shadery, to są takie, tak, takie ponure, jak dla mnie, te NW. No to wszyscy używają tego. To tak, tak sądzę przynajmniej, widzę, że tak kurde. Stąd. A wy, ja nie wiem. Poczekać. Tak, ja staram, ja podgłaszam tylko, jak będzie głośno, to wiecie, bo wywali w końcu. Co jest? Ojejku. Co jest? A tych propów nie da się naprawić? Co jest? Dlaczego, żeby tak... Cedrę. No i w tym momencie wszyscy jak jeden głos mówili spalić, 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 spalić. Jeszcze raz prosiłbym pastora o przybliżenie sytuacji z funkcjonariuszami w tej, w,
w tej całym zamieszaniu. Sytuacja jest taka, że przed samym wydarzeniem na Twitterze została... Momencik, Giorgio Lani do mnie wyzwania po raz 50, bo idiota nie potrafi zrozumieć, że jestem zajęty. No właśnie, o to ten poszukiwany. Czego chcesz, jak rozmawiam? Cholera, ja się rozłączam 10 raz. O, no i właśnie, takiego cię potrzebowałem. Ja bym z kadetem. Chcesz mnie złapać? Najemniej. Stoję pod komendą, spróbuj. No. Nie wiem, chłop nie ma co robić. No nie ma co robić, co robić? Dzwoni do mnie, mówi, chcesz mnie złapać? Czekam pod komendę. Co to za tweet? Co to za tweet? Na temat tego, że został pastor uwięziony przez... Kiedy banki otwierają? Chciałbym wiedzieć. Jesteś nieskończonym przegrywem? O, a to dlatego się pan pytał o tweeta. No to musi pan zadzwonić na 56315. Zdrabka premium. Naiwniaki. O kurde. Nie. Kurde, a to przez wiatrak się naprawił, on mi to zdmuchnął. Wy uchyliście drzwi i wtedy to wyleciało wszystko, kurwa, z tego Ile on dostał? No serio, kurwa, zobacz jaki front atmosferyczny jest. Później wszystko przepali? Nie przejdzie. Ni chuja, bez przesady. Bez przesady, kurwa. Ej, co jest? Co jest? Co jest? Kurwa! Ała! A! Ustał! Ej, co jest? Ej, co jest? Co jest? Co jest? Do środka! Wypierdalam! O nie! Ej, dam ci pączka, Dam ci pączka. O, burger byłby lepszy. No, fajnie odgrywałem. Szkoda, że wczoraj mi się popsuł ten mikrofon. Bo ja bym z nimi podgrywał. Pracuję w Bokreszopie, Gdzie mnie ktoś woła? Piszcie, co? Co się dzieje? Nie no, to chyba zagramy w drapeczkę, co? Chyba jedną drapeczkę walniemy dziś. No. Bułeczka. Widzowie, trzeba walnąć drapeczkę, co? Suchy chleb mam jeść. Czekoladka. Już jakiś subik na zachętę, na drapeczkę. Ale tą premium. Hardstopperek, pójdziesz do tego. Co mnie w konia robisz? Tam nigdy... Co ty robisz? Zbieram materiał dowodowy. No, który wygrali to? Czy on tu uznać za łapówkę? Nie. Łapówka zjedzona, nie ma dowodów. O co chodzi? Łapówka zjedzona, nie ma dowodów. Ale o co chodzi? Teraz? Nie, teraz nie, teraz nie mogę. Pojebię was, kurwa, zapierdolę was wszystkich dzisiaj. Przyjdę za chwilę, obiecuję. 15-20 minut, zaraz jestem. A no to jest akurat wkurzające. Jak się coś odgrywa i ktoś ci przeszkadza. No, ale widziałem tam kawałek, był już rozawięt. Młode wilki, ile razy zostaliście wychujani? Ani razu, bo sobie na to nie pozwalamy. Tak, a co robicie, żeby ludzie was... Co robimy? Co robicie, żeby ludzie... Gleba, kurwa, gleba! O, widzicie? Gleba, bo strzelam, kurwa! Elegancko! Gleba! Biasados, dziękuję bardzo, suba! Serdecznie bardzo życzymy! I jeszcze raz wielkie dzięki, suba! Bardzo dziękuję. Elegancko, piąteczka i... Dziękuję. Serdecznie gleba, czecze! Dziękuję. Gotowa? Aha. 3, 4, 4. Ojejku. Ojeju. Wow! Czujesz? Ej! Na płciznę taką. Halo? Gdzie jesteś? To lepszym kierowcą. Jak ty tak głos zmieniasz? Cienkie rpy ma ta typiora? Kto z nas jest lepszym kierowcą? Ja. Okay. Nie no. W czym jestem lepsza od ciebie?
Być potopić? A czy słyszał pan już o super zniszcze w Burger Shocie dla pracowników Garson? Wszystko w porządku? Zapomniałem oddechu, przepraszam. Że jakiś dostał zażalenia na pracę na rolniku, dlatego przeprowadzamy inspekcję, ona będzie już tutaj, powiedziałbym... A jaki w zastrzele to też się liczy, nie? Słucham? Jaki w zastrzele to też się liczy. Kogo pan zastrzeli? Xa strzelę, panie. Aaa, ja tak, tak, parawka, proszę, ta. Dawaj, Rudy. Konnichiwa, Sergio-san. Pierdłaś, może? Zajebać ci? Nie. Zmieniłem się z nóg. Nie. Chyba Sergio, proszę cię. Spokojnie. Sergio, proszę cię. Jak można? Nie, Sonia. Co pierdłaś? Sonia. Klęczysz i przepraszasz, klęczysz i przepraszasz. Kręcisz, kurwa! Spokojnie! Przepraszam. But ci się rozwiązał, stary. Przypominam, że pan jest przypięty kajdankami. Co? Jak przypięty kajdankami? Aha. O kurwa! Co jest?! Nie! Tak nie miało być! Że stary siedział tyle godzin... Ty kupuje zapalniczkę. Ja nie wiedziałem, że ta zapalniczka... Jestem ciekaw, ile to jego dziwka. Nie no! Caleti. Która kurwa nic nie robiła, pewnie kurwa prawie ten Tomek, jaki agresywny. Chuja robiła. Tomek to, zawsze na każdym szacie taki. I robiła mu loda. Nie. Tomek, jaki agresywny zawsze. To dobrze, ale mu nie wyszło. Haha! Pali się, pali się! Pomocy! Za blisko. Kurwa, cwela. Ważysz dla mnie wszystko, kurwa, znaczysz dla mnie wszystko. Ale ważysz też. Dobra, przygotuj się. Stary, czekaj, bo ja nie jestem pewien. Przygotuj się, dobra, przygotuj się. Hamuj. Przygotuj Dripano, się. Hamuj. Dripano, nie, nie. Dripano, nie ma odwrotu. Dripano, uwaga, trzy. Dripano, nie rób. Nie rób. Już. O kurwa. Trzy, dwa. Yeah, let's go, kurwy, yeah! Dobrze, dawaj Samir, obaliłeś go! Jezu! Napierdalaj go! Yeah, rock'n'roll! Lecisz z nim! Dawaj go, Samir! Dawaj! Dobrze! Ciśniesz go, prawy prosty! Jak taki te, jak taki rurkowce! Lecisz z nim! Pięknie! Proszę paspa! Ale deklasacja! Dawaj go! Lecisz z nim! Dobrze! Kolejne obalenie! Tak! Pięknie! Cóż, zaprofesjonalista! Multilife na tym zachętu! Kurwa! Co się stało, kurwa? Sklep zamknięty! Jak zamknięty? Ja właśnie przyszedłem tutaj po papierosy i mnie chuj obchodzi. Sklep zamknięty! Aha, a co to jest napisane? 24/7, takie bajki to możesz ciskać dzieciom. Zaraz dostaniesz z tej zara, to się kurwa... Ej, panowie! Ty, dobra, spokojnie! Już, ej, sklep zamknięty. Naprawiłem tego robota, a był problem z wodami po prostu. Z wodami był problem. Dobra, czekajcie, trzeba przeglądzik zrobić mecza. Ej, fajnie, jak te szoty wrzucają tutaj, to mogę dać suba nawet. Ej, wczoraj grała... No i... A, Ukraina jeszcze grała. I co, Niemcy wygrali? Nie? Naprawdę Niemcy nie wygrali? To ciekawe. Dobra, to jak Niemcy nie wygrali, to... Dobra, to najpierw oglądamy Anglia-Niemcy. Przegrali? Mówcie, czy nie za cicho, nie za głośno. To chyba... Ale powiem wam, że Anglia... Ładnie tam trafili, ładnie tam... Tą główką, kurczę, to ładnie. Ciao, Megazord.
Dobra, oglądam jeszcze Ukrainę. Szwecję? A my przypadkiem nie... Nie mówcie, że to są ci, co my żeśmy z nimi. Nie, kurwa, to tylko my jesteśmy tacy, widzę. Przewin. Strzelili 4 gole, ale aż 5 stracili przede wszystkim 2 mecze. To tylko my widzę to wszystko. Odbił. Szwedzi powinni wygrać. Głową, gracz RB Lipsk. W tej chwili, ale to tam. Kurczę, widzowie, to trzeba. Jest tu powtórka. Patrzcie. Dobra, jeszcze oglądamy. Ło, chłopie. Czerwona kartka. Ale to. Nie, no takie coś, to się takiego czegoś, to się nie zagrywa, to widzowie, kurde, to uczciwy sport, a nie takie. Kto dzisiaj gra? No słabo. Nikt? Dzisiaj środa? Dopiero w piątek? Belgia, Włochy w piątek? Czyli Francja Mistrzów Świata. Francja Mistrzowie Świata przegrywają, Niemcy przegrywają, Portugalia Mistrzowie Europy przegrywa. I kurwa jakaś Ukraina w ćwierćfinale, a my z grupy wyjść nie możemy? To jest hit? No kurwa to jest hit! Że tak powiem brzydko. To jest hit, że Polska remisuje z Hiszpanią. Nie mogą wygrać. Nie, no widzowie, będziemy się denerwować. Proszę was, bo już mnie, nie denerwujcie mnie. To hit jest. Polaki tam powinny być. Moje typowanie? Kurde, moje typowanie. Włochy, Belgia. Teraz to się tak dzieje, że to nic nie wiadomo. A mówiłem wam, stawajcie na Polaków z Hiszpanią? Miała być husaria? Ta, żarty sobie robią. Jeszcze z nas żarty sobie robią, nie? Z fanów. Kurde, takie głupoty gadać. To sobie żarty po prostu robią. Zdrapeczka. Zdrapeczka, widzowie, bo trzeba kurde wychillować. Jestem kupon mistrzem? A ja to nie ten, ale... Ale jak jesteś kupon mistrzem? Zobacz to. Co to jest? Czemu on gra na jakichś bębnach? Przepraszam bardzo. To był karny. Aha, dobra, karny MPP. Dlatego, no tak, bo tam MPP, tamże to w ogóle. No ale widzicie. Zwolnił się miejsce dla kogoś innego. No ale czasami to mi się wydaje, że oni to obstawiają jakieś miliony, kurde, i specjalnie to puszczają. Tak czasami mi się wydaje, że to tak, kurde. 18 milionów euro wart. O, przepychanki jakieś były nawet. Szczęsny to też tam się zielony nadaje. Kiedy idziesz do fryzjera? W czwartek. Zgodę, że Szwajcaria przegra z Hiszpanią?
to zgadywanie takie. Idziemy, kurde, drapeczkę. Bo mam ochotę dzisiaj. Na drapeczkę. Nie mam zakolni. Mogę ci pokazać, jak chcesz. Oddaję, co tam jest, słuchaj. Rzeczywiście oddaję. No proszę, jakie zakłady. No, tutaj widzę, że się udało. A nie, 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 nie. Będzie dopiero. Iść na policjanta? Musimy chwilę pograć na psie. Tylko najpierw zobaczymy, czy zdrapka odda. Ustawione już, że gram. Czekajcie, tytuł jeszcze do mnie. A nie, w sumie tytuł do. Do psychologa zadzwoń. Czemu mi odświeżam te wiadomości, myślał? Idziemy na zdrapeczkę, widzowie. Idziemy na zdrapeczkę. Jak odda, to leci Subik? Widzowie. Any 5 gifter subs i robimy dwie zdrapeczki. Obstawiamy. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. No widzowie, 5 słupków jeszcze i jeszcze spróbujemy. Chleb, kurczak, nasiona kawy. Widzę, że tu nowe rzeczy wchodzą. Dzień w dzień. No, o, zapalniczka. Ale to zaraz. Dlaczego ty masz tyle kluczyków? Do swojego auta, które mnie zabiera. Musimy w jakieś ładne miejsce pojechać z tą drapką. Myślę, że wtedy odda. Czekajcie. Mam pomysł, zrobimy coś. Widzowie, wykrzyknik Insta. Zostawcie sobie ogólnie obserwację u mnie na Instagramie jeszcze. Żebyście mieli... Żebyście wiedzieli o streamkach. Zostawcie tą obserwację. Bo tam piszę o tych. A jak już zostawiłem, to jesteś super gość. Celne klamy do pokoju. Chill, chill. Widzowie, dobra. Tu jest jakieś ładne miejsce. Oho, tutaj. No. Dobra.
Widzowie, ktoś suby 5 tam pisał, że jak odda, więc oddało. Bądźcie słowni. Dobra, widzowie. Kto tam suba powiedział, że jak odda, to jeszcze jednego kupimy, no? Nie, najpierw sub. Nie, widzowie. Deal za deal. Uczciwa ten. Tam tak obiecywali. Czekam. No i co? No to wpłacam kasę, jak nie jesteście uczciwi, widzowie. Gleba, kurwa! A! Dobra. Komar, dzięki za suba! Serdeczek gleba mam przed ciebie! Jeszcze raz wielki dzięki suba! A! Gleba, wszyscy, gleba, dobra. Kurwa. Jak tu się wpłaca? A tu się nie wpłaca. Dobra, jest. Słowny jest komar. Komar jest słowny, dobra! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Słodka wydra. Słodka wydra. Dzięki za suba. Serdeczek gleba przy ciebie. Jeszcze raz wielkie dzięki suba. Dobra. Czekajcie. Idziemy odłożyć 2500, a żeby nie było za dużo pieniążków. Dobra, widzowie. Czuję, że odda. Czy musimy znowu zmienić miejsce. Musimy zmienić miejsce teraz, widzowie. Musimy teraz zmienić miejsce. Teraz musimy zmienić miejsce. To musimy odłożyć kasę, bo też za dużo kasy nie może być przy mnie. Przy nas. Gleba, kurwa, gleba! O nie, no dobra, to jeszcze dwa suby, no! Kurde! Koksu Matikson, dziękuję za suba! Serdeczek gleba naciśmy i jeszcze raz wielkie dzięki suba! No to robimy hype train, jest. Widzowie, hype train, no to lecimy! Czekajcie, tylko wpłacę dwa. No to... to możemy za ciosem iść, ale kurde, to jeszcze tu... Proszę mnie na zachętę jeszcze mnie. Gdzie otwierali ci policjanci na komendzie? Any subgifter? Widzowie? I lecimy po zaciosem. Maloszczak! Witam serdecznie, gleba naczciwy! I jeszcze raz wielkie dzięki suba! Widzowie, ile... Kurwa, ile subów! Ile subów? Gleba! God Bartek! Serdecznie gleba naczciwy! I jeszcze raz wielkie dzięki za suba, God! God, witam serdecznie! God! Widzowie... Go do 200! Pociąg jedzie. Widzowie. Uwaga. Nie no. Powiedzieliście. Tyle subów. Dobra. Nie no, tyle subów nie może być inaczej. Trzeci poziom hype trainu zrobiliśmy. No. Pierwszy raz taki. Dobra, widzowie. Chodźcie. Na ziemię. I do kieszeni. Na ziemię i do kieszeni. Na ziemię i do kieszeni. I teraz ten kafalek. O, nie da się, ten kafel. Do innej kieszeni, do innej części. Tutaj, teraz troszeczkę tu. Troszkę w tylniej posiedzisz. Teraz tu w mojej kaciach. Tutaj. Dobra, a teraz do ręczki. A teraz. Czarodziej! Ojejku, jeszcze!
Marnard, dziękuję bardzo. Serdecznie gleba z ciebie. Podarowaj suba dla Dank. I serdecznie gleba dla Danka. Jeszcze raz wielki dzięki suba. Hype Train 4 level. No to co? To jeszcze otworzę. Otworzę, nawet jak nie odda, to otworzę. To jeszcze otworzę, bo widzę, że Hype Train jest, więc... Zapraszam. Uwaga. Boję się. Nie ma nic... Dobra, jeszcze jednego. Dużo osób było. Jeszcze jednego. Niech tu jest... Żeby was tu... Cholerny kamieńczyk... Spadł. Za karę! Chodnik się nie pali. Ty, nic nie widziałeś! Trzeba z innego sklepu teraz kupić, widzowie. Dobra. Z innego sklepu. Z innego sklepu. Flaming. O, to mi się podoba. To co, jeszcze jakiś poziom będzie wbijany? Dzień dobry, witam. Jak tam zakupy, co pan kupuje? Dzień dobry. Ja tylko po emotkę. Ja tu tylko po emotkę. Bardzo dziękuję, Jerry. Ja, jak tam, co pan kupuje? Zdrapkę? Proszę? Zdrapkę? A co zdrapkę? No, zdrapkę pan kupuje? Nie. Nie kupię pan zdrapkę. A ma pan pożyczyć 7,5 tysiąca? Ja nawet tyle nie miałem jeszcze w życiu. A, dobra. A ile pan ma? Troszkę mniej. To dwójkę chociaż. Nie, no nie mam jak, dopiero zacząłem tutaj. Przyjechałem dopiero do mojej pracy. Z Kanady. Gdzie pan pracuje? Tutaj na rzeźniku. Dobra. Widzowie, 183 suby są. Kurde, no. Suby. Można by do 200. Tak, ładnie. To może i bym, jakby 200 było, to i może byśmy dzisiaj zaryzykowali. Olin! Może byśmy Olin zrobili. Widzowie, moduły muszą być, a nie tam. Od razu to. Gleba! Bydgoski zawisza! Jaki? Bydgoski zawisza, dziękuję bardzo, Suba. Serdecznie gleba na szczycie. I jeszcze raz wielkie dzięki, Suba. Bardzo dziękuję. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć jakieś. Nie no, jak Bydgoski zawisza, zasubskrybował to. Chodźmy. Pojedźmy gdzieś, gdzie. Widzowie, dajcie propozycję, gdzie. No to co, jeszcze. Szyniak, dziękuję bardzo. Jeszcze ile subów? Jeszcze 16 subów. Ile? Zakon mu czyli szpital. Zakon odda? Dobra, dawaj, jedziemy na zakon. Jedziemy na zakon. Zapraszam jeszcze do 200. Do 200 jakbyśmy dobili, to aś by był szczęśliwy. Jedziemy na zakon. To Olin wchodzimy dzisiaj. I musi się udać, co się nie uda. Psom się udaje, nam się nie uda. Musi się, widzowie, udać! Taka zapowiedź! Dobra. Dobra, zdrobeczko.
To ministra. Jejku, jejku. Nie ma tu bankomatu? Na dźwigu? Nie, na pewno na dźwig nie wchodzę. Wiecie co? Na co mam dzisiaj ochotę zjeść? I to tak mam ostrą ochotę zjeść, ale teraz mam ochotę. Ale wam powiem, powiem wam. Na pizzę. Na taką mam ochotę. Ja tak wam powiem, że pizzę mam dzisiaj ochotę zjeść. Ach, widzowie, no dobra. No mam ochotę, dzisiaj zjem pizzę, to wam na pewno powiem. 7,5. Dobra, widzowie, jak ktoś jest pierwszy raz, zostawcie obserwację na Twitchku i na Instagramku, bo na Instagramie tam daję wam info i na Facebooku też. A na Facebooku daję wam ważniejsze info jakieś. Na Instastory teraz wam daję. No i co, wieczorem streamek, nie? Wieczorem streamek. Pewnie sobie zrobimy wieczorkiem streamka. No i jeszcze zobaczymy, jak to będzie, czy pójdziemy na Doriana, czy na psa, bo wiem, że chcieliście też trochę policjanta zobaczyć. No, wykrzyknik Insta i wykrzyknik FB, jakby ktoś nie wiedział. Albo wykrzyknik social. Więc, bo chyba chcecie też zobaczyć Karota. Ogólnie Karot jest takim typowym policjantem, nie? Karota odgrywam takiego typowego psa i tam nie ma zmiłuj, nie? Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych na Karocie. Dobra, widzowie, już zabrał pieniążki mi, czy nie? To co, jest jakiś cukierkowy tata, który wbije 200 subików i all-in? Tak, to jest ostatnia zdrabka, ale jak wbijemy, kurde, 200, to robię all-in. Czyli będą jeszcze 4 zdrabki. Da, cukierkowy tata, otóż to. Dobra, wiem, gdzie pójdziemy. Cukierkowy tata, jak to brzmi. Wiecie gdzie? Nie no, Marian. Marian, nie zabić mnie. Też należy do zakonu. Widzowie, musi oddać. Na mocy skorzyk jak nie odda? Może się uda. Czemu miałoby się nie udać? Myślę, że tam uda.
Musi się udać. Jak podpaliłem trawę, to się udało? Dobra. Widzowie. Czemu mam tyle kluczów? Chodźmy. Oj. Ojej, au, au, gorąco, gorąco. Uuu, dobra. Jest, jest, jest. Musi udać, musi udać. Kurwa! Nie no, widzowie, widzicie. Nie możemy. Jedyne co mnie może przekonać, to wiecie co. To tak, tak myślę, że. A tak już myślę, że starczy, bo. No bo. Widzowie. A już. Nie, nie odda. Jak ma oddać? Nie odda, na pewno nie odda. No właśnie, 6 tysięcy. Muszę do salonu podjechać, bo chcę zobaczyć moje auto, które chciałem uzbierać, ale nie uzbieram, bo wydaj na zdrabki. Czekajcie, podejdziemy jeszcze tylko na salę. Go kup. Kup. Czekajcie. Idziemy na salę, chcę coś sprawdzić. Większa, późniejsza wygrana? Tak, tak, im więcej przegranych, tak, tak. Idź do pracy, zarób. Hop. Dzisiaj robimy hostage situation. Nie, już nic nie otwieramy, lepiej. Lepiej już nic nie otwierać. No chyba, że się dobije tutaj magiczna liczba, to... Chuj, to wtedy Olin, bo wtedy już na pewno oddaję, a jak nie ten. A jak ten, to nie. No to już... Cukierkowy tata. Bogdan, zbyt gość. Rowery, słowy. Kurczę, jest to piękne. O, jest to. Coś wam pokażę, widzowie.
wyjeździe. Ej, oni mają już to auto, czy mi się wydaje? Czy ktoś ma to auto, czy nie? Chyba nie, mi się wydaje, że... Ten ktoś ma. Czekajcie. Gdzie jest to auto moje? Naprawili już te? Przesuwanie? O, naprawili. Coś takiego. Fajnie, to dobrze. Bardzo dobrze. Naprawiam. Limitowane. Jak za 100 dolarów to kupuję. Gdzie jest moje ulubione auto? A nie, nie naprawili. Za bardzo pochwaliłem też. Nie da się wtedy. Nie naprawili. Kurde, to lipa przyglądanie tego auta, jak nie naprawili. No to działa, nie? Ale to mnie za bardzo nie obchodzi. Ej, jest! Übermacht! Übermacht! Worte! Ho! Übermacht! To dla Goebbels auto, po niemiecku. Ciekawe, czy można mu działka zmontować. Jazda testowa, można zrobić jazdę z tą tymi autami? Nie no, tu by mnie ciekawiło. O, to jest super auto. Przejdźmy się. No fajne jest to auto, bo jest na wysokim zawieszeniu i by można było. Łatwo policjantów porobić. Na tory można wjechać bezproblemowo. No, fajne jest to auto. Pyk. Dobra furka. 400 tysięcy kosztuje, nie wiem, dwie zdrabki bym musiał wygrać. Znaczy jest szansa, że kupię to auto za chwilę. Jak kupię dwie zdrabki Premium Plus i dostanę 200 tysięcy pod rząd. Nie? O, panie! O kurwa, przepraszam. Nie, 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 nie przepraszam. Na naprawę teraz trzeba oddać. Kurwa, co ja tutaj zepsułem? No jak to no, co? To... No, no, no. Dawaj pan kaskę. 2500. No czekaj, pan zobaczy, no ja mam przy sobie wynajmę na... Mogę panu zaoferować lornetkę. Nie no, proszę, bez żartów, proszę pana, bez żartów. Proszę oddać mi. Zanowny, proszę pana, mógł pan powolutku wjeżdżać chyba, tak? No to, no to, dobra, to pan to... poda numer konto. 72846. Ma pan fajną furę, to 72846. Dobra, 1000 dolarów pana satysfakcjonuje. 2000, proszę pana, no bez żartów. No 2000, mogę lornetkę dodać. Proszę pana, no proszę pana, no proszę pana, no. A to ja muszę kredyt wziąć, ja nie mam 2000, ja mam 1500. Spróbuję pan wysłać. No to jak mam wysłać, jak nie mam w banku tego. A może na minus panu wejdzie. Na minus, proszę pana, 1000 lornetka. Dobra, wysłaj. Gadani? Wysłaj. I uścisk dłoni jeszcze. O, albo trampki pan. Dobra, mówi. Dawaj, wysłaj pan kasę, bo już. Właśnie, dostał pan? Dostał, dostał. Dobra. Mogę panu jeszcze dać moje trampki, znać mano. Nie, nie, nie. Lornetkę chcę. Dobra. No sorry bardzo. Daj pan, daj pan tą lornetkę, będzie git. Co pan mówi? No lornetkę, lornetkę jeszcze, no. A, no mogę pan dać chipsy. Co pan może mi dać? Chipsy. Lejsy. Wie pan co? Wielkie ziemniaczki. Oszukał mnie pan, tak? Jak oszukał? Proszę pana, oszukał mnie pan, czy mnie pan nie oszukał? No nie oszukałem. Oszukał mnie pan, miałem dostać lornetkę. Ale dałem panu pieniądze, co pan odkręcam robi? Panu kołpaka. Nie no, pan sobie jaja robi. Co pan robi? Dziary na pół ryja! Bo kurwa je lubię! A co? Żaden ze mnie bandyta! Przyklip.
Dobra, czekajcie. Przeanalizujmy to. Aha, bo czekajcie, bo zaraz muszę kończyć. 27 tysięcy. Chodźmy jeszcze do domu na chwilę. Odkręcam panu kłopaka. Odkręcam panu kłopaka. Piękne jest to auto. Mi się tak super tym autem jeździ. Uwielbiam je. Jest to niesamowite. Jeszcze jakby tuning był do niego, to... Ja mogę uciekać przed policją tym autem i ucieknę. Tego nie dotknę. No. Pójdziemy na chwilę jeszcze na krota. Na 3 zdrapki masz? Kurde, na 4 mam zdrapki. Chłopaku. Na 4 zdrapki mam. Patrzcie, widzowie. To jest kupę kasy warte. Czek, to jest dobre. Patrzcie, możemy szajki sprzedać, frytki. Zobaczcie, ile mam burgerów jeszcze do sprzedania. No mamy tu w tym pieniążków, no. Dobra, jeszcze jedno. Teraz odda na pewno. Teraz odda. Zupa, to są moje klamy. O, jaka fura. Dobra, widzowie, bez pajacowania. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Zdrapeczkę premium poproszę. Tak, tak, dla mnie. Mhm. Dzięki. Mhm. To tu sobie złapię na tym, dobra. Tak, tak, poproszę, no. Zdrapeczkę premium plus, dzięki. Jeszcze jedną poproszę, wiesz? Tak, tak, jeszcze jedną. Na razie. Jeszcze jedna, kurde, tam 2,5 to nie jest dużo, żeby tam jest w banku. Nie, kurwa, już nie. Nie, już nie, już nie kupujemy. Nie, 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 widzowie, jednak nie bądźmy głupi. Nie bądźmy naiwni. Nie, nie odda. Na pewno nie odda. Już zobaczcie, ile mam pieniędzy. Wczoraj, kurde, zrobiłem za klamę i już nie zarobiłem. Cholera. Dobra, zadzwonimy do może ten. Czekajcie. O, o, cicho. Siemano. Ola. Ola, jak tam zrobiłeś coś?
Czy zarobiłeś coś kaski? Nie. Bieda jest cały czas? No jest cały czas bieda. Robię inne rzeczy. Dobra, bo jak coś to tu mam dla ciebie tą klameczkę po taniości, nie? Dobra, a sprawdzaliście po ile towar chodzi? Chłopaki chyba sprawdzali, ale nie ja. Dobra, a jakaś przybliżona cena cokolwiek? Nie wiem, zapytam się i dam ci znać, dobra? Dobra, bo ja to sobie wyliczyłem i tak jakoś tam sam sobie. Mhm. I nawet jak my byśmy sprzedawali tego hurtowo po 100 albo po 200, to z dodatkowym pośrednikiem, to wychodzą tylko tysiące. A ile za wszystko by wyszło tak to? Max tam? No ja myślę, że to można sprzedawać po 500 spokojnie. Jeśli arma wychodziła po 20, to można od 500 do 1000, myślę. A do kogo to dajemy? Do tych lokalców? Nie. Do indywidualnych klientów. Aha. To takich jak ty? No, dlatego ja się dogaduję z firmami póki co. Robię sobie jakieś te kontakty z ludźmi i później to będą moi pośrednicy. Aha, no to dobrze. No, także mówię, póki co to jeżeli my byśmy, znaleźli jakieś, jakby to powiedzieć, jeżeli udałoby nam się na przykład przejąć jakieś pole, czy cokolwiek w ten sposób, nawet jeśli byłoby to zioło zwykłe, to bylibyśmy milionerami od razu, bo moglibyśmy mieć monopol całkowity i dodatkowo wtedy jestem pewny, że każdy by to chciał skupić, bo byłoby to coś nowego. Dobra. Dlatego myślę, że to powinien być priorytet i tak w tym momencie. Dobra. Bo to jest niemożliwe, żeby to taka susza była. Albo ktoś to trzyma i nie chce nikomu pokazać, albo nie wiem. Pewnie jakieś są zależności, które to... No. Dlatego ja tutaj jeżdżę i póki co, sprawdzam, może, nie wiem, coś bym gdzieś posiał, cokolwiek, tylko nawet nie mam nasion, nic nie mam. Ty, no... No tragedia jest. A z kapusty nie ten, tam nie wyciągnie się czegoś? Gdzie? No z kapusty tam, z tego pola tam nie ma czegoś tam? Nie ma. Dobra. Nic nigdzie nie ma. Dobra. Dobra. Ja będę szkoda. Jak będę miał kasę, to się na pewno odezwę. No i jak ty będziesz wiedział, po ile to tam wam wyszło, po ile wy byście chcieli sprzedać od sztuki, do tego jaki zysk by wam wyszedł i ile by tam, powiedzmy, to was kosztowało, żeby wam się opłacało tak, jakbyście jeździli na normalnej robocie plus, o, nie wiem, czy rozumiesz. Tak. Dobra, no, to w kontakcie. W kontakcie. Aj, widzowie, no i co tu zrobić, kurde. Otworzysz zdrabkę? Nie, no jak zdrabkę? Na Karuta? Podobał wam się kart, co? No z rana to zawsze, nie? Dobra, czekajcie. Wchodzimy jeszcze raz na serwer. Nie, bo już czuję, że będzie na minusie. Bo ja poszedłbym i bym otworzył jeszcze jedną, a wy chcecie zawsze jeszcze jedną. Wy, widzowie, wy jesteście jak takie małe diabełki. Aniołki to z was nie są żadne. Pipowitwino, widzowie. A proszę nie madować się. Co się maduje u ciebie, Pepo? To challenger czy charger? Charger. Dać charger. Na psie odda? Dobrze, że na psie nie mam kasy. No ale chociaż pójdę zaraz po wypłatę, jak będzie ten jakiś tam.
Cicho. Kiedy policja z Torkiem? No pisałem do niego, musimy się zgadać. Mieliśmy się zgadać po streamku, ale ja poszedłem już spać, bo nie wiem, on chyba był zajęty. Czekałem tam chwilę, ale poszedłem spać. Bo... Maksio, wcale, że nie, dłużej jest ten. Gdzie mogę pobrać fajfem? No po prostu wpiszesz fajfem na tym. Nie znaleźliśmy żadnych laptopów. Laptopów, kurde, żadnych nie te. Możesz AC się zgłosić do mnie teraz. Wejdź na służbę, pyk. Jaki piąkny. Czternaście radyczek. Sam jestem? To niedobrze. Dobra, niech ktoś zrobi napad. Pokażę wam prawdziwego. Dobra. Dobra. Oj. Au, au, au. Idziemy odholować sobie ten radiowóz. Kurde, czemu tak świeci? Jak tu się przyjedzie? O. Tarara. Sweet home Alabama. Wick. Rozpęd, rozpęd jest. Oj, sorry. Jest tu bankomat? Kurde. Nie gadaj. Nie ma tu bankomatu? A czekajcie, ja mam pieniążki przy sobie. Czemu GPS usunięto? Przepraszam bardzo, czemu GPS usunięto? Przecież jak kasę miało usunąć, nie... Czekajcie, coś tu się popsuło chyba? A nie, to popsuło się, to dobrze. Dobra, jest. Teraz trzeba rower tylko zapakować. Odholujemy rowerek, czekajcie. Rower do bagażnika.
To było dobre. Ale całe auto. Dobra, teraz jedziemy na chwilę do mechanika, bo musimy numery sobie nadać na radiowozie. 222-3335. Radio check. Mechanika nie ma. Jest ktoś? Sami cholerni medycy. A wczoraj dzwoniłem do tego psychologa, jak nie było. Aha, jeszcze kartę SIM musimy włożyć do telefonu. Lokalna policja, zatrzymaj pojazd natychmiast! Brawo 14, prowadzę 1080. Jesteśmy na Adams Apple Boulevard, potrzebuję wsparcia. Zatrzymaj pojazd natychmiast! Stój! Stój! Kurde. Zatrzymaj się powiedziałem. Lokalna policja, zatrzymaj się pan. 14, potrzebuję wsparcia, mam 1080, pojazd taranuje, auto obywateli. Ty, tam nikogo nie ma. Ty. Co jest? Nie, nie wiem gdzie to, co mam, gdzie to, kurde, nawet GPS-a nie ma. Kurwa, podpisuje mnie. Czekajcie, miałem do Monika jechać. Ty, Judy? Mike jeździ tym autem. Ale mruczy, co? To drive like PC, so... Hello. No ale mruczy fajnie, dźwięk ma fajny. Ma podmieniony dźwięk.
V8. V8 na legalu. Lokalna policja, nie wysiadamy z pojazdu, wyłącz silnik, ręce pozostaw na kierownicy! Spokojnie, spokojnie, pani Łaza. Pana klient... Witam serdecznie, opuści pan szybę, William Carrot, numer znaki 14, lokalna policja z tej strony, porucznik, zna pan powód zatrzymania? Tak, znam powód zatrzymania. Dobrze, dokumenty do kontroli pan przygotuj. Prawo jazdy są? Już pokazuję dokumencik, proszę bardzo. O. Bend over, tak? Tak, jest dokładnie. Gdzie się pan tak śpieszy? Wie pan co, klient jest umierający. Jaki? Umierający jest klient. Co pan ma na myśli? No, kazał mi się pośpieszyć, bo mówi, że mu serce chyba wysiada i do szpitala chce jechać. Tak, do szpitala to chyba w inną stronę. Na tędy szybciej. Dlaczego? Pojadę autostradą. Mhm. Tutaj zaraz w lewo skręcam. Czyli rozumiem, że pan tu przewozi kogoś, tak? No tak, z tyłu klient siedzi. I pośpieszał mi bardzo po prostu. I dlatego przyjechałem na czerwony. Jest pan trzeźwy? Jak najbardziej. Brał pan coś dziś? Nie, nic nie brałem. Bierze pan jakieś narkotyki ogólnie? Proszę pana, widzi pan mój kolor Jak się klient nazywa? Nie przedstawił się z imienia. Aha. Nie, gdzie pan go odebrał? Skąd? Był... Wie pan gdzie był? Był gdzieś niedaleko... I dokąd? Murieta Heights był, o. A dokąd? Dokąd? No do szpitala chciał jechać. Do szpitala chciał jechać, tak? Do karetki nie mógł wezwać. Taksówkę wezwał. Wie pan jakie są drogie karetki w Stanach? Dobra, proszę pana, mamy zagrożenie życia. William Carrot do ratownictwa medycznego odbiór. Potrzebujemy jedną karetkę IMS-u niedaleko pillbox szpitala starego. Mam tutaj zagrożenie życia. Jednego z obywateli boli serce. Kuję. Jedna jednostka w drodze. Dobra, przyjąłem bez odbioru. Bez odbioru. Dobra, proszę pana, zaraz karetka przyjedzie. Proszę wysiąść z pojazdu. Na chodnik przejdziemy. Tu, w prawą stronę. Zapraszam pana. Oprzeć panu swój pojazd. Coś nielegalnego pan ma przy sobie? Jakieś narkotyki? Nie, narkotyków nie mam. Jedynie broń białą, ale nie wiem, czy jest nielegalna. Chyba dobrze, nie proszę pana, przed przeszukaniem, żeby pan mi się przyznał lepiej. Coś nielegalnego pan ma przy sobie? Współpracuje pan ze mną. Co to jest za broń? No, maczeta. Gdzie pan ją trzyma? W kieszeni. Chowana jest w spodniach. Przepraszam, mogę. Nie, nic pan nie otwiera, proszę pana. Gdzie pan trzyma maczetę? Mówię, w spodniach. No ale jak w spodniach, to w nogawce pan ją trzyma? Tak. Chce się pan pokaleczyć? Po co panu maczeta? Ponieważ mam dosyć przejebane życie na mieście jako rudy. Ale bez wulgaryzmów, upominam pana. Przepraszam bardzo. Mam bardzo... że tak powiem, o przesrane mam, o po prostu. O. A co się dzieje? Często jestem napadany i bity i po prostu do samoobrony czasem się przydaje. A zgłosił pan to na policję, do odpowiednich służb? Zdarzało się, ale średnio to skutkowało. No dlaczego? No i tak jakby policja nie potrafiła znaleźć delikwentów, którzy mnie napadali, więc jakby... Może włosy trzeba przefarbować? Właśnie próbowałem, wie pan, ale próbowałem je spalić, próbowałem ściąć, depilacja laserowa, nic nie działa. Cały czas zostały jakie są. Dobra, otworzy pan bagażnik. Odsuń się pan od mnie. Metr. To pańska taksówka? Tak, moja. Kiedy ją pan zakupił?
Ustawić pan przy temu. Dobrze. O, już karetka jedzie. Panie Benie, zaraz sobie pana sprawdzę w komputerze policyjnym, koniec karetka podjedzie. Oczywiście, oczywiście. O, cholera. Cholera jasna. Cholera, nic nie widziałem. Tutaj szybko, panie. O, pan Samir! Szybko! Dzień dobry. Żadnego tutaj. Samira a nie, tu nie ma. A przepraszam, pomyliłem. O tutaj. Pana, panie Ben, pan się odsunie. Pan się odsunie od auta, dobrze? Dobrze, a gdzie jest ten pacjent? No, z tyłu siedzi. Tu jest pacjent, tutaj. W rudych włosach. Ja? Twierdzi, że widzi jakiegoś pacjentem. Klienta z tyłu. No ja niestety nikogo nie widzę. A, nie widzi pan. Macie jakieś badanie alkomatu i narkotesty? No nie no, to chyba bardziej narkotesty i alkomatu u was. Trzeba chyba go na krew zabrać. Proszę mu sprawdzić, podstawowe badania mu wykonać, bo... Tak, jasne. Pan sobie usiądzie tutaj najlepiej, albo zapraszam pana do karetki, wykonamy wszystkie badania. Dobra, do karetki ja sobie go sprawdzę. Spokojnie, jak coś jasne. To krzyczy. Dobra, to panu zaraz otworzę drzwi. Proszę jechać! Nie stopujemy ruchu. Dobra, może pan się raz pojechać. Te cojones! Endover. Ciśnienie, czy wszystko jest w porządku? Czy nic się tam nie dzieje? Już sekundkę pan rozepnie sobie tę koszulę z panem założoną. Mam tu pomogę, niech się pan tutaj na tą rzecz położy. U nas to jest. Sprawdzimy sobie wszystko, czy wszystko będzie w porządku. Elektrody tutaj podepniemy, podłączymy karbonator, robimy i sprawdzimy pana parametry, czy wszystko jest w porządku. Żadnych dolegliwości, bólów, nic u pana nie występuje. Powiem panu, procedura, jak jesteśmy wezwani tutaj od funkcjonariusza, to musimy wszystko sprawdzić. Dobra, ja tutaj nic nie widzę, ja odłączam panu tutaj te elektrody. To wszystko włączymy, włączę kardiomonitor i... Tak, może się pan ubrać wszystko, więc... Pani Bendover, zapraszam panią tutaj. Powiem panu tak, tu z pacjentem wszystko jest ok. Więc dobra, dziękuję bardzo, interwencja. Żadnych problemów. Zapraszam tu panią. To wszystko. Tak, dziękuję. Z jaką panią? Dobra, do widzenia. Tak jest pan odnotowany w naszym systemie. Najmocniej przepraszam, że wcześniej pana uraziłem lub panią. Przepraszam, że będę się zwracał odpowiednio. Proszę pani, a więc tak, pojazd należy do pani? Proszę pana, jestem pan. Jak to pan? Nie. Jak to pan? No, nie wiem, jak macie wpisane w tym systemie, ale nie identyfikuję się jako kobieta. O. No dobrze, no jak pan publicznie mogę mówić do pani pan, nie ma najmniejszego problemu, żeby tu nie wyszło to, tak? Dobrze. Więc proszę pana, panie Bendover, do kogo pojazd należy? Do mnie należy pojazd. A kiedy pan go zakupił? 2 dni temu. Proszę pana, za ile? 24 tysiące. Zarejestrował pan go? A gdzie się go rejestruje? No proszę pana, no jak to się gdzie rejestruje? No w urzędzie chyba, nie? Do wydawania tablic rejestracyjnych. Jak pan tablicę dostał? No w salonie był zarejestrowany. Tablica już była, kupiłem w salonie. O, taka to była. To używane? Nie, z salonu. Prosto. Nieużywane. Proszę pana, proszę się zgłosić
do urzędu i proszę to wszystko odnotować, żebym ja nie musiał tutaj pana ścigać zaraz, dobrze? Znaczy, wie pan, bo ja generalnie... Dobra, panie Ben. Pan spytał... Tak. Tak? Proszę bardzo, niech pani mówi. Pan mówi. Jakby pan spytał pana Montany, to ja naprawdę jestem tutaj, że tak powiem, prawym obywatelem i nie łamię przepisów ani nic i jestem naprawdę, naprawdę ten. Proszę, proszę pan Montany. Wierzę panu. Rozmawiać. Wszystko z mojej strony. Chronić, służyć, upomnienie słowne w dniu dzisiejszym. Będzie odwane w pańskiej kortetyce. Dziękuję bardzo. Chwała proszę bardzo. Chwała, chwała. Szerokie drogi. No. 14, kod 4 dla kodu 6. Powrót do patrolu. Dzielnica Pillbox Hill. Dobra, widzowie. Chwila przerwy, bo idę... Chwila przerwy. No na razie kończę streama. Możliwe, że za godzinkę odpalę jeszcze. Dlatego... Tak, odpalę pewnie za pół godzinki. Pójdziemy jeszcze na Karota, dlatego że idę z Deszczem porozmawiać, bo jestem dzisiaj z nim umówiony na rozmowę. Więc idę z Deszczem porozmawiać. A teraz będzie chwilka przerwy, więc pewnie za pół godzinki się widzimy. Jak chcecie Karota jeszcze? Chcecie Karota jeszcze? Dobra, 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 no to będzie Karot, bo widzę, że jesteście zgodni. Dobra, widzowie, to do zobaczonka, widzimy się za niedługo. Widzimy się w takim razie, obiecuję wam, że jeszcze wam na pewno zrobię streamka dzisiaj wcześniejszego. Choćby nawet miał być na godzinę czy półtorej, to wam zrobię, obiecuję. Pa, pa.